Spójrzmy teraz na zadanie kolejne. Tutaj będziemy porządkowali liczby od najmniejszej do największej. No i na początek spójrzmy na to, na podpunkt A, na liczbę x. Co my tutaj mamy? No zauważmy, że 25 do kwadratu podnosimy do potęgi 2 do potęgi 5. Czyli najpierw zajmiemy się tym wykładnikiem. No i 2 do potęgi 5 możemy zapisać, że to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 i jeszcze razy 2. Czyli mamy 4, 8. 16, 32. Czyli tak naprawdę tutaj mamy 2 do potęgi drugiej i do potęgi 32, bo to będzie 2 do potęgi piątej. No to lecimy dalej. Tu mamy potęgowanie potęgi, czyli 2 razy 32 to będzie 64, czyli mamy 25 do potęgi 64. No i tutaj zauważcie, że jeżeli chodzi o liczbę y, to pojawiła nam się piątka. A 25 możemy zamienić na potęgę o podstawie 5, no bo 25 to będzie 5 do potęgi drugiej. No i oczywiście 25 podnosimy jeszcze do potęgi 64. No i tu znowu musimy wykładniki pomnożyć, czyli mamy 5 do potęgi 128, do 128. Spójrzmy teraz na liczbę y, tak? I to będzie nasza liczba x. Jeżeli chodzi o y, to mamy najpierw 5 do potęgi drugiej, a 5 do kwadratu to 5 razy 5, czyli 25, czyli mamy 5 do kwadratu i do potęgi 25. Wykładniki tutaj pomnożymy, czyli 2 razy 25 to będzie 50, no i to będzie nasz y. Czyli tu już możemy spokojnie powiedzieć, że na pewno liczba x będzie większa od liczby y. No i spójrzmy jeszcze na liczbę z. Tutaj mamy 100 do potęgi 8 i jeszcze to do potęgi 4, czyli na początek pomnóżmy przez siebie wykładniki. 8 razy 4 to 32, czyli mamy 100 do 32. Następnie możemy zauważyć, że 100 to będzie 4 razy 25, podnosimy to sobie do potęgi 32, a 25 to będzie 5 do kwadratu, czyli mamy 4 razy 5 do potęgi drugiej i do potęgi 32. Zatem mamy tak, 4 do potęgi 32 razy 5 do potęgi 2 razy 32, czyli 64. No i teraz musimy stwierdzić, która z tych liczb będzie najmniejsza, która będzie największa. No to tak, na początek może sobie zapiszmy, że x to będzie 5 do 128, ale ja to sobie zapiszę w ten sposób, że mamy 5 do 64 razy 5 do potęgi 64, no bo wówczas mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, wykładniki dodamy, czyli mamy 5 do potęgi 64 plus 64, czyli 128. Teraz mamy y, no to 5 do 50 pozostawmy. No i jeszcze mamy z, czyli mamy 5 do 64 razy 4 do 32. No to sądzę, że na pierwszy rzut oka widać, że najmniejsza musi być liczba y, tak? Czyli 5 do potęgi 50. Czyli to będzie liczba najmniejsza i my właśnie mamy uszeregować je od najmniejszej do największej. Czyli tak, na początek będzie y, to jest liczba najmniejsza. No i teraz sprawdźmy, czy ta liczba będzie mniejsza. No, po czym możemy to poznać? No, ponieważ 5 do 64 mamy i tutaj, no to wszystko będzie zależało od tego, co teraz sobie zaznaczamy. Czyli gdzie otrzymamy więcej? No oczywiście więcej to będzie 5 do 64 niż 4 do 32, bo tu mamy zarówno mniejszą podstawę, jak i mniejszy wykładnik, czyli nie ma żadnych wątpliwości, że ta liczba musi być od tej mniejsza, czyli później będzie z, następnie będzie x. No ale tak ładnie możemy zapisać, że liczba x będzie największa, następnie będzie liczba z, no a tutaj otrzymamy y. Możemy uszeregować to albo w ten sposób.